It's true. I do understand Polish very well, but my speaking is still not so great. To prawda, że bardzo dobrze rozumiem właśnie język polski, ale faktycznie troszeczkę trudniej jeszcze z mówieniem po polsku. So I'll understand if Marta starts teaching her own sermon and correct her, but she'll still translate. Więc zrozumiem, jeśli Marta zacznie tutaj mówić swoje kazanie, ale wtedy się zatrzymam i ją poprawię, także na pewno będzie mówiła to, co trzeba. So I want to talk to you about something that's very important to me and should be very important to you. I chciałbym dzisiaj powiedzieć o czymś, co jest dla mnie osobiście bardzo ważne, ale myślę, że dla was też powinno być. And it's actually very profoundly important for our faith. I to jest taki niezwykle głęboki i ważny temat w naszej wierze. That's the call to be a missionary. Czyli wezwanie do tego, aby być misjonarzem. Or more importantly, the call to be an everyday missionary. Albo, i to jest nawet ważniejsze, żeby być takim misjonarzem na co dzień. And before we read the scripture that will go along with this, I want to tell you a little bit about my journey. I zanim przeczytamy fragment, który na dzisiaj przygotowałem, to chciałbym troszeczkę powiedzieć taką swoją osobistą historię. A little bit about what actually led to me being here on this stage. Czyli to też, jak to się stało, że w ogóle jestem tutaj dzisiaj na tej scenie. When I was 13, I surrendered my life to Christ. Kiedy miałem 13 lat, powierzyłem swoje życie Chrystusowi. And about 6 months after that, while I was at youth group, I heard about an opportunity to go to Brazil. I mniej więcej pół roku później, kiedy byłem na spotkaniach grupy młodzieżowej, dowiedziałem się o takiej możliwości, żeby pojechać na wyjazd misyjny do Brazylii. Up until that point, I had heard the Great Commission and I understood it was for someone who was much smarter than me, much older than me and much better prepared than me. I w tamtym momencie swojego życia już słyszałem o tym nakazie misyjnym, ale zawsze uważałem, że to jest takie wezwanie do kogoś, kto jest o wiele mądrzejszy ode mnie, bardziej doświadczony, czyli że to osobiście się do mnie nie odnosi. It wasn't my job as a 13-year-old to do that. I uważałem, że dla mnie osobiście jako 13-latka to nie jest zadanie, które powinienem wykonywać. But I felt God nudging me and pushing me that I should go. Ale czułem trochę tak, że Pan Bóg mnie trochę tak szturchał, popychał, żebym jednak pojechał do tego miejsca. And I kind of thought, okay, God wants me to go, so I'll ask my parents and they'll say no. I pomyślałam sobie, okej, okay, no Pan Bóg chce, żebym pojechał tam, ale muszę się zapytać rodziców i oni na pewno się nie zgodzą, więc. Because I still wasn't quite sure that I was supposed to go or wanted to go maybe. So I was counting on my mom to say there's no way I'm letting my 14-year-old son go to Brazil without me. I wtedy czułem, wiedziałem, że trochę Pan Bóg chce, żebym pojechał, ale sam osobiście nie byłem do tego przekonany, więc zdecydowałem, że będę polegał na moich rodzicach w tej kwestii, a moja mama na pewno się nie zgodzi, żebym ja jako taki młody nastolatek tam pojechał. So I said, God, if you want me to go, you have to get my mom to say yes. Więc pomodliłem się tak, że Panie Boże, jeśli chcesz, żebym pojechał, no to niech moja mama się zgodzi na ten wyjazd. Which for any teenagers in the room, you understand, is a very difficult concept. I myślę, że dla każdego nastolatka, który jest dzisiaj tutaj, myślę, że rozumiecie, że to jest bardzo taka trudna myśl do przepracowania sobie. In fact, her saying yes would be some kind of miracle. I tak naprawdę to, żeby ona się zgodziła na ten wyjazd, to byłby pewnego rodzaju cud. So I got home, I gathered my parents together. Więc wróciłem do domu, poprosiłem rodziców, żebyśmy usiedli, porozmawiali. And I said, I want to go to Brazil on a mission trip. I powiedziałem, no, chciałbym pojechać do Brazylii na wyjazd misyjny. Can I go? Czy mogę jechać? And shockingly, they both said yes. A zaskakujący, oni powiedzieli oboje tak. With no questions. Nie zadawali żadnych pytań. No concern. Nie mieli żadnych uwag. Just yes, if you want, you can go. Powiedzieli tak, jeśli chcesz, możesz jechać. So, I went. Więc pojechałem. And I had a life-changing experience. I miałem tam takie przemieniające życie doświadczenie. When you go on a mission trip, you often think about all the things you're going to do for the people you're serving. Kiedy jedziesz na wyjazd misyjny, to zawsze myślisz sobie o tych wszystkich rzeczach, które będziesz robił w tym miejscu, jak będziesz służył tym ludziom. But in my experience, very often you receive far more than you give. Ale z własnego doświadczenia wiem, że właśnie o wiele więcej my sami jako misjonarze tam dostajemy niż dajemy.
And what I received from that trip wasn't just the understanding that I could be a missionary. A to, co otrzymałem podczas tego wyjazdu, to było nie tylko uświadomienie sobie tego, że mogę być misjonarzem. What I learned on that trip was that being a missionary didn't require me to travel to foreign lands, and it didn't require me to have some great title or something. Ale nauczyłem się tego, że żeby być misjonarzem, wcale nie muszę wyjeżdżać na drugi koniec świata i nie muszę mieć jakiegoś tytułu wielkiego. What I learned is that I could just be a missionary every day in my everyday life. Nauczyłem się tego, że mogę być misjonarzem właśnie każdego dnia w swoim codziennym życiu. And so the scripture for today is the Great Commission, which many of us have probably read. I fragment, który na dzisiaj przygotowałem, to jest nakaz misyjny, czyli myślę, że to, co wszyscy z was już dobrze znają. It's from Matthew chapter 28. Z Ewangelii Mateusza, rozdział 28. And it says, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. A Jezus poszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. It's a scripture we've probably all heard many times as Christians. I jest to fragment, który myślę, każdy z nas jako chrześcijanin słyszał już wiele razy. But I want to challenge you to try and look at it from a different perspective. Ale chciałbym dzisiaj zachęcić was do tego, żebyśmy spojrzeli na to z troszkę innej perspektywy. The perspective of being an everyday missionary where you're at. Czyli być takiej perspektywy tego, że jesteśmy misjonarzami na co dzień w miejscu, gdzie akurat się znajdujemy. So let's break down that passage. Więc podzielmy ten fragment na mniejsze troszeczkę części. In verse 18 we have the authority to go. I najpierw w wersecie 18 mamy taki autorytet, aby być posłanym. Jesus starts by declaring his authority over all of heaven and earth. Jezus zaczyna od tego, że ustanawia swoją taką władzę nad całym niebem i całą ziemią. As everyday missionaries, we carry the authority of Christ into our daily lives. I jako misjonarze na co dzień, my niesiemy właśnie ten autorytet Chrystusa, wnosimy go do naszego codziennego życia. We carry that authority into our workplace, into our schools, our neighborhoods, our social groups. I wnosimy ten autorytet do miejsca, gdzie pracujemy, do naszej szkoły, do naszego sąsiedztwa, do wszystkich kręgów społecznych, w których się obracamy. And what that means is it's a recognition of our influence is an extension of his authority. I to oznacza, że takie uznanie tego, że nasz wpływ na to, co się dzieje w naszym otoczeniu, to jest przedłużenie tego Bożego autorytetu. Because we are his hands and feet here on earth. Bo my jesteśmy jego rękami, jego stopami tutaj na ziemi. And this authority isn't just some lofty concept, it's a practical reality. I to nie jest tylko taki wzniosły koncept, ale tak bardzo praktyczna rzeczywistość. It empowers us to be agents of transformation, bringing the values of heaven into our everyday lives. I to umożliwia nam, że jesteśmy przedstawicielami tej takiej przemiany i przynosimy te wszystkie wartości, które są ustanowione w niebie, tutaj do ziemskiej na ziemię. Verse 19 is about going and making disciples. Wers 19 mówi o tym, że mamy czynić innych uczniami. And I think sometimes this verse is where we get a little lost. I myślę, że właśnie ten werset jest takim momentem, kiedy troszeczkę się gubimy. The command is clear. Go. Bo ten nakaz jest bardzo prosty. Mówi idźcie. However, this going isn't limited to some geographical location. Ale ten nakaz, żeby iść, nie jest ograniczony do jakichś geograficznych miejsc. Yes, we're called to make disciples in all nations. Tak, jesteśmy powołani do tego, żeby czynić uczniami wszystkie narody. But doesn't that include the nation that we live in? Ale czy to w tym nie zawiera się też ten naród, w którym żyjemy? Doesn't that include our workplace, our schools, our friends? Czy nie zawiera się w tym też miejsce, gdzie pracujemy, nasza rodzina, nasi przyjaciele? Our going isn't just about
going out somewhere far away, but it's about engaging the people we encounter daily. I chodzi tutaj o to, że nie tylko żebyśmy szli gdzieś daleko, ale też żebyśmy nawiązywali relacje właśnie z ludźmi, z którymi na co dzień się spotykamy. Making disciples involves intentional relationships. Czynienie uczniami wymaga nawiązywania takich intencjonalnych relacji. It's about investing time and effort into the lives of other people. Chodzi o to, żeby zainwestować swój czas i wysiłek, żeby zaangażować się w życie innych ludzi. Sharing the love of Christ through our actions and our words. Żeby dzielić się miłością Chrystusa poprzez to, co mówimy i to, co robimy. This might mean sitting down with a coworker and listening to some of the struggles they're going through. I to może oznaczać na przykład, że usiądziemy sobie z kimś, z naszym jakimś współpracownikiem i wysłuchamy tego, z czym on się zmaga. It might mean offering a word of encouragement. Może będzie to na przykład jakaś powiedzenie jakiejś zachęty do swojego przyjaciela. Or simply being a positive person in a challenging atmosphere. Albo po prostu kiedy jesteśmy taką zachęcającą, pełną radości osobą w miejscu, w środowisku, gdzie jakby jest dużo wyzwań. Verse 20 talks about teaching them to observe. I wers 20 mówi o tym, że mamy przestrzegać wszystkiego, co Jezus nam przykazał. The Great Commission includes a vital component, teaching. Nakaz misyjny zawiera w sobie też bardzo ważny składnik, jakim jest nauczanie. As everyday missionary, our role extends beyond initial conversations. I my jako tacy misjonarze na co dzień, nasza rola wykracza poza takie przedstawienie podstawowych praw. We're called to teach and nourish others in the way of Christ. Jesteśmy powołani do tego, żeby nauczać i pomagać wzrastać innym w Chrystusie. Maybe hearing that you feel like I felt as a 13-year-old while God tried to nudge me onto the mission field. I może słysząc to, czujecie się trochę tak jak ja wtedy, kiedy miałem 13 lat i czułem, że Bóg popycha mnie, żebym pojechał na ten wyjazd misyjny. Maybe you feel like I'm not a teacher. That's not the thing that God has called me to do. Może myślicie sobie, że no ja nie jestem jakimś nauczycielem, nie czuję, żeby to było jakieś moje powołanie, coś do czego Bóg mnie zachęca. I can't, you know, stand on a stage or talk to people, but it's not about that. Nie umiem stać na scenie i przemawiać do innych, ale o to wcale nie chodzi w tym fragmencie. The teaching isn't confined to some formal setting. The teaching occurs through the very fabric of our lives. I to nauczanie właśnie nie ogranicza się tylko do takich podstaw naszego życia, ale przekłada się na każdy aspekt. Teaching involves modeling a Christ-like life. Nauczanie wymaga tego, że my tworzymy takie życie, które jest bardzo podobne do tego, jakie miał Jezus. It means living with integrity and authenticity, showcasing the transformative power of the gospel. I to oznacza, że my żyjemy w taki uczciwy i autentyczny sposób i pokazujemy tą przemieniającą moc, jaką ma Ewangelia. Through our actions, our attitude and our responses, we become living epistles that others can read, learn and learn what it means to follow Christ. I przez nasze czyny, przez nasze nastawienie, przez to, jak reagujemy na różne sytuacje, stajemy się takim listem, który inni mogą przeczytać i dzięki temu mogą się nauczyć tego, co to znaczy naśladować Jezusa w codziennym życiu. Also in verse 20 we see the promise of his presence. A w dalszej części wersetu 20 czytamy o tym, że Bóg daje nam obietnicę swojej obecności. Jesus concludes the commission with a promise, his perpetual presence. Jezus kończy ten nakaz misyjny taką obietnicą namacalnej swojej obecności. The promise is not just a comforting thought, it's a source of strength. I to nie jest tylko taka pocieszająca myśl, ale jest to źródło naszej siły i pewności, kiedy jesteśmy takimi misjonarzami na co dzień. It's a source of confidence as we live out being everyday missionaries. I właśnie daje nam to taką pewność siebie też, kiedy my stajemy się tymi misjonarzami na co dzień. His presence is our assurance in times of uncertainty, our strength in moments of weakness, and our comfort in the face of challenges. I jego obecność jest takim zapewnieniem dla nas właśnie w takich czasach, kiedy nic nie jest pewne, jest dla nas siłą w momencie, kiedy mamy jakiś trudny czas, a i też takim pocieszeniem, kiedy mamy przed sobą jakieś wyzwania.
Recognizing and relying on His presence enables us to navigate our mission field with faith and courage. I poleganie na Nim, na Jego obecności też pozwala nam właśnie poruszać się na tym naszym polu misyjnym z wiarą i z odwagą. So, all of that sounds nice in theory. I to wszystko w teorii brzmi bardzo ładnie. But what does it mean practically? Ale co to dla nas oznacza tak praktycznie? What is intentional presence? Co to jest ta świadoma obecność, o której wcześniej mówiłem? Being an everyday missionary starts with being intentionally present where you are. Bycie tym misjonarzem na co dzień oznacza, że właśnie świadomie jesteśmy obecni w tym miejscu, gdzie jesteśmy. It means instead of going to work and trying to hide your faith and just get through the day and go home, that you engage with people. Oznacza to, że kiedy idziemy do pracy, to nie chowamy się gdzieś tam przy naszym biurku i próbujemy przetrwać cały dzień bez rozmowy o naszej wierze, ale angażujemy się po prostu w rozmowy z innymi. Or school, or friend groups. It's not limited to work. Albo to samo, jeśli chodzi o naszych przyjaciół, albo w szkole. We need to engage with people, listen to their stories and be a source of encouragement. Musimy jakby nawiązać relacje z ludźmi, słuchać tego, co oni mówią, być dla nich właśnie jakimś zachęceniem. We have to choose to recognize that every encounter we have with someone is an opportunity to reflect the love of Christ. Musimy sobie uświadomić to, że każda nasza interakcja z innymi jest taką możliwością, żeby odbijać Bożą miłość w naszym życiu i to pokazać. This intentional presence means actively seeking to understand the needs and concerns of those around us. I właśnie ta świadoma obecność polega też na tym, że my właśnie zadajemy sobie trochę trudu, żeby zrozumieć to, z czym inni się zmagają, jakie mają problemy. It means being a positive influence, a beacon of hope in the midst of challenges. Chodzi o to, żeby być właśnie takim pozytywnym zachęceniem dla innych, mieć pozytywny wpływ, być taką trochę latarnią morską, pełną nadziei w takich w mgle, kiedy jest dużo wyzwań. Whether it's while you're having a coffee break at work, walking in the hallways at school, or walking down the street in your neighborhood. I niezależnie, czy to jest przerwa na kawę w pracy, czy kiedy idziemy korytarzem sobie w szkole, albo idziemy sobie w naszej okolicy, gdzie mieszkamy. We have to be present. Musimy być tak świadomie obecni. And present with purpose. I mieć jakiś cel w tym wszystkim. We have to not just write people off, but be willing to hear what they have to say and what they're struggling with. I nie możemy właśnie tak od razu skreślać ludzi, tylko być właśnie chętni do tego, żeby wysłuchać, co oni chcą powiedzieć, to, z czym się zmagają. Because that willingness shows them who we are and how Christ is reflected in our life. Bo to właśnie ta nasza chęć do tego, żeby być i gotowość do tego, żeby się zaangażować w te relacje z nimi, pokazuje właśnie to, kim jesteśmy, a też to w ten sposób objawia się Boża miłość w nas. I'll give you a short example. Dam wam taki krótki przykład. Maybe you've seen some American films. Być może widzieliście jakieś amerykańskie filmy. And everyone seems to be very cheerful and happy. I tam każdy wydaje się taki wesoły i zawsze uśmiechnięty. You're walking down the street. Oh, hi, good morning, how are you? Idzie sobie ulicą, mówi: o, cześć, dzień dobry. You go to the grocery store. How are you? Wchodzisz do sklepu i sprzedawca mówi: dzień dobry, jak się pan dzisiaj ma? Everyone just says, I'm fine. Każdy odpowiada: jest okej. And that's it. I to wszystko. It seems intentional. To wydaje się takie intencjonalne. But it's not. Ale wcale nie jest. Because if someone didn't say, I'm fine, and they actually said, actually I'm having a really bad day. Bo gdyby ktoś na to pytanie odpowiedział, że tak naprawdę to mam dzisiaj bardzo trudny dzień. The person who asked that question, the person who asks how they are, would have no idea how to respond. To ta osoba, która zadała to pytanie, która zapytała się, jak się dzisiaj czujesz, ona by wcale nie wiedziała, co zrobić, gdyby usłyszała taką odpowiedź. It would be a shocking moment for them. Dla nich to byłby moment pełen szoku. Because they aren't being intentional with their question. Bo oni nie są, bo to nie było takie intencjonalne zadanie pytania. They're just being polite. Po prostu to było taka bycie miłym. But we're called to be
actually intentional. A my jesteśmy wezwani do tego, żeby właśnie być tacy intencjonalni w tym wszystkim. If we're going to ask someone how they're doing, we should be prepared for whatever answer they're going to give us. I jeśli pytamy się kogoś, jak się dziś czuje, to musimy być przygotowani na każdą odpowiedź, jaką ta osoba nam da. We should actually care about their response. I powinno nam zależeć na tym, jaką dadzą nam odpowiedź. So we need to be intentionally present. Więc pierwsza rzecz to być właśnie ta świadoma obecność. We also need to live with integrity. Musimy też żyć w taki integralny sposób. We need to let our actions align with our faith. Musimy pozwolić albo robić tak, żeby to, co my robimy, rzeczy, nasze działania, łączyły się z naszą wiarą. Our lives are a testimony to our faith. Nasze życie jest świadectwem naszej wiary. And consistency in our character speaks volumes about our faith. I to, że robimy wszystko cały czas tak samo, jesteśmy konsekwentni, to też to mówi jakby więcej czasem niż to, co mówimy. Being an everyday missionary means that our lives become a living demonstration of the gospel to those around us. Bycie misjonarzem na co dzień oznacza, że nasze życie jest takim żyjącym dowodem na to, czy żyjącym przedstawieniem Ewangelii. Integrity in our words, actions and decisions build trust. Integralność w naszych słowach, w naszych działaniach, w naszych decyzjach buduje zaufanie. When our colleagues, our friends, our family see the authenticity of our faith, it becomes a compelling invitation for them to explore the source of it. Kiedy nasi współpracownicy, nasi przyjaciele, nasza rodzina widzi tą autentyczność w naszej wierze, to pozwala im też tak jakby zbudować takie zaufanie, żeby i otwiera takie zaproszenie do tego, żeby dowiedzieć się trochę więcej o źródle tej nadziei, którą my mamy. We have to strive for a life that reflects the transformative power of Christ in every area. I musimy dążyć do tego, żeby nasze życie odzwierciedlało właśnie tą przemieniającą moc, jaką ma Chrystus w każdym aspekcie naszego życia. I'll give you another American example. Podam wam teraz kolejny amerykański przykład. I'm sorry for the translators here and there. This was not in the notes, but you'll be okay. Przepraszam tłumaczy, ale tego nie ma w notatkach. In the South, in the States, everyone goes to church. Na południu Stanów każdy chodzi do kościoła. Everyone. Każdy. It's culture. To jest taka kulturowe uwarunkowanie. If you don't go to church, there's something very wrong with you. Jeśli nie przychodzisz w niedzielę na nabożeństwo, to coś jest bardzo nie tak z tobą. However, they go simply because it's culture. Ale właśnie wiele osób chodzi tam do kościoła tylko dlatego, że taka jest kultura. So they come to church, they raise their hands for worship, they clap, they pray, and then they go home. Więc przychodzą na nabożeństwo, podnoszą ręce na uwielbieniu, modlą się i potem idą do domu. And of course it's not everybody, but it is a large portion. I oczywiście nie chodzi tutaj o wszystkich, ale jest to naprawdę bardzo duża część. And when they go back to their everyday lives, everything that happened in church just magically goes away. I kiedy wracają do swojego codziennego życia, to właśnie to wszystko, co przeżyli w kościele, jakoś znika na dalszy plan. Unfortunately, their lives, they're not living with integrity and it doesn't reflect their faith. I niestety właśnie oni nie żyją, właśnie nie mają tej integralności w swoim życiu, nie żyją swoją wiarą. Because they're not going for the right reason. Bo nie chodzą do kościoła z właściwych powodów. Their goal isn't to be an everyday missionary. Their goal isn't to live out their faith. Their goal is to not be looked at strangely by their neighbors when they don't go to church on Sunday. I ich celem w życiu nie jest właśnie to, żeby być misjonarzem na co dzień, żeby żyć w zgodzie ze swoją wiarą, tylko po prostu to, żeby inni nie patrzyli, sąsiedzi czy nie wiem, przyjaciele nie patrzyli na nich dziwnie, że oni nie przychodzą na nabożeństwo. But if we are actively living out our faith and we are actively trying to be everyday missionaries, then what happens here has to, or what happens outside of here has to match what happens here. Ale właśnie jeśli chcemy być tymi misjonarzami na co dzień, jeśli chcemy w taki integralny sposób prowadzić swoje życie, to wszystko to, co się dzieje na zewnątrz kościoła, musi mieć też przełożenie na to, co się dzieje w kościele i na odwrót. Thirdly, we have to share our story.
Po trzecie, musimy opowiadać swoją historię. Each of us have a unique story of God's grace in our life. Każdy z nas ma taką unikatową historię Bożej łaski w swoim życiu. We shouldn't be afraid to share it. I nie powinniśmy się bać podzielić nią. Yes, it can be hard. Yes, it can be painful. Tak, to może być trudne, to może być bolesne. But your testimony is a powerful tool to connect with others. Ale twoje świadectwo jest bardzo ma taką dużą moc jako narzędzie, żeby połączyć się z innymi. It breaks down barriers and it demonstrates the relevancy of the gospel in real life situations. I to burzy te bariery między nami i pozwala też na to, żeby pokazać trafność, jaką ma Ewangelia w codziennym życiu. Sharing your story isn't about eloquence or a perfect narrative. I dzielenie się swoją historią nie chodzi tam o elokwencję ani o to, żeby powiedzieć to w perfekcyjny sposób. It's about authenticity. Tylko właśnie chodzi o autentyczność. Be open about your struggles, your victories and the faithfulness of God in your life. I bądź otwarty na to, żeby opowiedzieć o swoich trudnościach, swoich porażkach, ale też o zwycięstwach, o tym też, jak Bóg był wierny w tym wszystkim. In doing so, you create space for others to share their stories and experience, fostering genuine connections between you. Bo dzięki temu, kiedy my się w taki sposób otworzymy, to też to pozwala innym opowiedzieć o swoją historię, o tym, czego oni doświadczają i pozwala na budowanie takich prawdziwych i szczerych relacji. Sometimes the most painful and difficult part of your testimony is the thing that other people need to hear. I czasem ten najtrudniejszy, najbardziej bolesny fragment naszej historii jest właśnie tym, co inni potrzebują usłyszeć. Because we're not the only people that experience our challenges. Bo nie jesteśmy jedynymi osobami, które doświadczają takich trudności. Others do as well. Inni też mają takie problemy. And if you can be an example of how God worked in your life and worked through you during those challenges, others can also understand the importance of how God can work through the difficulties. Jeżeli Pan Bóg w twoim życiu przez te wszystkie trudności pracował w niezwykły sposób i jakoś się przez to przeprowadził, to może być właśnie zachętą dla innych, żeby też spróbować poszukać tego dla siebie. We need to pray for opportunities. Kolejna rzecz to musimy modlić się o możliwości. We need to be in constant prayer for opportunities to share the love of Christ. I powinniśmy nieustannie modlić się o to, żeby właśnie Pan Bóg otwierał w pewien sposób różne możliwości, żebyśmy mogli podzielić się Jego miłością z innymi. God opens many doors in our lives. Bóg otwiera w naszym życiu wiele drzwi. Our job is to go through them. A naszym zadaniem jest, żeby przez nie przejść. To go through them with faith and with humility. I przejść przez nie z wiarą, ale też z pokorą. Praying for God to show us how we can be everyday missionaries shows our dependence on His guidance and recognizes that He is the orchestrator of what we do. I modlenie się właśnie o te wszystkie możliwości pokazuje też, że my rozumiemy to, że to Bóg prowadzi nas przez nasze życie i to On jest takim On kieruje i steruje tym wszystkim, co robimy. Pray for specific people in your life. Lift up their needs, challenges and joys before God. I módlmy się o konkretne osoby w naszym życiu, przynośmy ich problemy, to, z czym się zmagają przed Bogiem. Ask for wisdom and discernment to recognize moments where you can be a vessel of God's love to that person. I módlmy się o mądrość, ale też wnikliwość, żebyśmy mogli właśnie rozpoznać te momenty, kiedy możemy być takim Bożym naczyniem pełnym Jego miłości. And even when it seems difficult, trust that God in His sovereignty will provide you with opportunities to share your story and your hope. I nawet kiedy jest trudno, ufajmy w to, że Bóg właśnie też dzięki swojej suwerenności dostarczy tych wszystkich możliwości, żebyśmy mogli podzielić się swoją historią i też to, w czym wierzymy i naszą nadzieją. And finally, we have to be bold. I na koniec musimy też być tacy odważni albo śmiali. As everyday missionaries, we are called to be bold in sharing the gospel. Jako tacy misjonarzy na co dzień musimy z taką śmiałością podchodzić do tego zadania. Boldness doesn't mean insensitivity or forcefulness. I nie oznacza to braku wrażliwości albo robienia czegoś jakby na siłę. But it means a courageous and confident proclamation of the truth. Ale oznacza takie pełne odwagi i bycie pewnym siebie też, kiedy ogłaszamy tę prawdę.
Don't run away from conversations about faith. Instead, embrace them with grace and love. I nie uciekajmy przed rozmowami na temat wiary, ale starajmy się właśnie z miłością i z taką łaską do tego podchodzić. Be bold in initiating discussions about spiritual things. Bądźmy odważni w rozmawianiu właśnie na różne duchowe tematy. Share the core values of your faith. Podzielmy się tymi kluczowymi rzeczami w naszej wierze. Remembering that the power of the gospel doesn't lie in how we share it, but lies in its inherent truth. I pamiętajmy o tym, że właśnie moc Ewangelii nie leży w tym, jak my to przedstawimy, tylko w tej samej prawdzie, jakby to, czym dokładnie jest Ewangelia. Boldness is also reflected in your actions. I ta śmiałość, ta odwaga też musi mieć przełożenie na nasze czyny. Stand firm in your convictions and be a living testament to the power of Christ. Bądźmy tacy niezachwiani w naszych przekonaniach i bądźmy właśnie takim żywym dowodem na to, jak bardzo może przemieniać właśnie Boża obecność. Being an everyday missionary is not an exclusive title reserved for a selected few people. I bycie takim misjonarzem na co dzień właśnie nie jest takim ekskluzywnym tytułem zarezerwowanym tylko dla kilku osób. It should be the heartbeat of every believer. To powinno być jakby sensem życia każdego chrześcijanina, każdego wierzącego. The Great Commission isn't a mere suggestion, it's a mandate for each of us. I nakaz misyjny nie jest sugestią dla nas, tylko powinno być tak naprawdę naszym obowiązkiem. As we go about our daily lives, we have to remember that our mission field is right where we are. Kiedy idziemy sobie przez nasze codzienne życie, musimy pamiętać o tym, że właśnie to pole misyjne jest wszędzie tam, gdzie my się znajdujemy. We have to embrace the role of everyday missionaries. I powinniśmy też cieszyć się z tego, że mamy taką rolę i takie zadanie. And that we have to recognize that through our ordinary lives, God can accomplish extraordinary things. I powinniśmy pamiętać, że przez nasze zwykłe życie Bóg może dokonywać niezwykłych rzeczy. And as we reflect on what God is showing us through the Great Commission, I want to challenge you. I kiedy właśnie patrzymy na ten fragment, na ten nakaz misyjny, chciałbym też zostawić was dzisiaj z takim zadaniem. You know, I'm a youth leader, so the easy way to get them to do things is to challenge them. Jestem liderem młodzieżowym, więc wiecie, kiedy ja nauczam w soboty, to zawsze mówię właśnie, że rzucam jakieś wyzwanie, żeby oni byli bardziej zachęceni, żeby to zrobić. So we're gonna apply it to you as well. Więc w tym tygodniu też mam nadzieję, że wy się do tego zastosujecie. I want to challenge you in the next week to take some time and think of five people in your lives who are not believers. I chciałbym, żebyście w tym tygodniu zastanowili się i pomyśleli o pięciu osobach w waszym życiu, które jeszcze nie są wierzącymi osobami. To think of five people in your lives that you would like to be an everyday missionary to. Żebyście pomyśleli o właśnie o pięciu osobach, dla których chcielibyście być takimi codziennymi misjonarzami. And I want you to write those names down. I chciałbym, żebyście gdzieś sobie te imiona zapisali. And start praying and seeking for opportunities to speak about your faith to them. I zaczęli modlić się o nich, ale też sami troszeczkę szukać takich możliwości, żeby podzielić się Ewangelią. The small step of writing down the names of these people in your life is a great first step towards intentionally wanting to be an everyday missionary. I ten pierwszy krok właśnie spisania sobie tych imion to jest naprawdę świetny krok, żeby właśnie zacząć być takim misjonarzem na co dzień. So that's your challenge or your homework. Więc to jest wasze zadanie albo praca domowa. Pray, think, seek about five people in your lives that you know fairly well, that aren't believers, that you would like to share your faith with. Pomódl się, pomyśl o tych właśnie pięciu osobach, spróbuj jakby nawiązać jakieś relacje i troszeczkę poszukać właśnie takiej możliwości, żeby się zaangażować z nimi. Właśnie chodzi o te pięć osób, które jeszcze nie są wierzącymi osobami. And it's a great time of year to do it, because Christmas is coming and people are already thinking about, you know, Christ in a little bit different way than they do in the rest of the year. I to jest też świetny moment w czasie roku, bo zbliżają się święta, więc gdzieś tam troszeczkę ludzie zaczynają już myśleć o Jezusie. So may we be empowered by the authority of Christ, intentional in our presence and unwavering in our integrity. I obyśmy byli wzmocnieni właśnie autorytetem Chrystusa i świadomie obecni w życiu innych osób. Be bold in our stories and fervent in prayer. Bądźmy odważni w dzieleniu się naszymi historiami i gorliwi w modlitwie o wszelkie możliwości.
In doing so, we become vessels through which the transformative power of the gospel touches and changes the lives of those around us. Bo czyniąc to, stajemy się takimi naczyniami, które poprzez które przemieniająca moc Ewangelii dotyka i zmienia życie nas wszystkich na co dzień. Let's be everyday missionaries in our workplace, in our schools, in our friend groups, our communities, in our family. Bądźmy takimi misjonarzami na co dzień, właśnie w miejscu, gdzie pracujemy, w szkole, w naszym sąsiedztwie, we wszystkich kręgach społecznych.